smakkujaw.pl diabelski ryż. Przygotujemy dzisiaj czerwony ryż. Będzie to ryż z dodatkiem słodkiej papryki i z odrobiną papryczki chili. Mamy już przygotowany, ugotowany ryż. Używamy oczywiście takiego ryżu, który jest sypki i się nie klei. Będziemy potrzebowali również połowę cebulki białej, pół cebulki czerwonej, kolorowy pieprz świeżo zmielony i oczywiście sól do przyprawienia i dodamy również około 1-2 ząbków czosnku. Będzie potrzebny olej do podsmażenia naszego ryżu. Mamy już rozgrzany olej, wrzucamy czosnek. O, już zaczyna nam ładnie skwierczeć. Chwilkę go przysmażymy i za moment wrzucimy cebulkę. Wrzucamy cebulkę i smażymy ją do momentu zeszklenia. Dodajemy szczyptę soli, żeby szybciej puściła sok. Mieszamy cały czas, żeby nam się nic nie przypaliło. Ponieważ patelnia jest już dobrze nagrzana, odrobinę zmniejszamy gaz. Jeszcze chwilkę poddusimy naszą cebulkę do zeszklenia i za moment wsypiemy ryż. Cebulka nam się ładnie zeszkliła, a zatem nadszedł czas, aby dołożyć nasz ryż na patelnię i przemieszamy wszystkie składniki. I za moment będziemy dodawać słodką papryczkę. Tak, 2-3 minutki to jeszcze podsmażymy. Ryż już mamy gotowy. Dorzucamy, to jest tak mniej więcej pół opakowania słodkiej czerwonej papryczki. Przemieszamy. Ryż nabiera pięknego, takiego ceglastego koloru. Chwilkę go tak jeszcze podsmażymy. I dodamy pół łyżeczki papryczki chili, ponieważ ma to być ryż na ostro. Wsypujemy szczyptę soli, pieprz świeżo zmielony, kolorowy. Przemieszamy i na koniec dorzucimy pół łyżeczki papryczki chili. No, już możemy zrobić to teraz. O, mamy tu już papryczkę. Przemieszamy. Za moment spróbujemy, czy niczego mu nie brakuje. O, próbujemy. Ryż jest bardzo dobrze przyprawiony. A zatem możemy już wyłączać gaz. Nasz pyszny, aromatyczny, paprykowy ryż mamy gotowy. Przełożyliśmy na talerzyk. Jeszcze tylko delikatnie ozdobimy taką zieloną nateczką pietruszki. I mamy gotowy ryż. Posłuży nam jako dodatek do grillowanego mięsa. Życzymy smacznego.